Witam was bardzo serdecznie, jest to oczywiście Crocs i Hellcase. $1000 dzisiaj. Mamy oczywiście na otwieranie skrzyneczek. Mamy fajne tutaj promocje na skrzynki, więc sobie z czegoś jak najbardziej skorzystam. Na przykład Masamune Knife, nasne maśniutkie noże za $131. No ja tutaj wjeżdżam w tą skrzynię. Survival Knife Safari Mesh. No jest to otwarcie takie, no dosyć przeciętne bym powiedział. $103. No na szczęście dzięki tej promocji nie tracimy aż tak dużo. No ale zobaczmy, może tutaj kolejne otwarcie okaże się ciut lepsze. Przypominam oczywiście o konkursie na skin za 10-15 zł na każdym filmie z Hellcase'a. Dzisiaj może jakiś giveaway dla widza zrobimy, co wy na to? Albo zróbmy inaczej. Dzisiaj bez konkursu, pod odcinkiem, ale komentarz możesz napisać dla zasięgów i napisz w komentarzu i tu jesteśmy szarne, zajebiście. Bo otwierając skrzynki możemy zdobywać kawałki jakby skinów. Jak zdobędziemy 4, to mamy ten już za free. Serio, całkowicie za free. I co ja chciałem powiedzieć, napisz w komentarzu, stary, na co byś chciał jakiś następny konkursik, bo ja tutaj dzisiaj postaram się coś dla ciebie zorganizować. Dzisiaj tak właśnie na freestyle wpadł mi taki ładny pomysł, fajny, mam nadzieję oczywiście, że fajny, żeby tutaj właśnie coś widzowi takiego droższego rozdać, więc daj znać, co o tym sądzisz i na co byś chciał analog giveaway, że tak powiem. A ja ci przypomnę tylko, że jak chcesz, no to fajnie by było, gościu, jak oczywiście masz 18 lat, żebyś sobie użył kodu Croxy na Hellcase. Jak oczywiście chcesz płacić sobie sianko, możesz tego kodu użyć i wtedy masz sobie 10% więcej po wpisaniu tutaj oczywiście kodu Croxy przez Bytes. Możesz sobie odebrać 10% więcej od każdej płaty, dodatkowo 0,70 centów dla użytkowników, a metod płatności tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Kolejne otwarcie tutaj, lecimy tej skrzynki min, zobaczmy, AWP Electric Hive, do tego Neo Noir. Będzie jakieś otwarcie tragiczne, mega wydaje mi się. Będzie chyba całkiem nawet spoko. 170! No! To jest takie otwarcie sympatyczne. Dobra, jak 170 dało, to machnijmy 4 na raz. No i zobaczmy, niech się dzieje woda nieba. Mam nadzieję, że jakiś tutaj nożyk, coś w ten deseń. No niestety niekoniecznie. Niestety niekoniecznie. No pamiętam, że kiedyś ta skrzynka min, no dosyć często udawało mi się tutaj takie fajne nożyki zdobywać. No zobaczmy, jak będzie teraz. Czy w końcu tutaj, że tak powiem, skrzynka się poprawi i zechce mi tutaj dać zarobić, tak? $80. Start trackenka. No, no kurczę. No nieźle. Tapetka chyba też coś kosztuje, wydaje mi się. Bo ona chyba 40 dolców. No 30. No 30. Dobra, ostatnie otwarcie. 4 skrzynek min. No jak tutaj nic nie poleci, no to stary ja się serio obrażę na to skrzynię. No i nie mamy nic. Znowu. No. To już chyba friendship is over będzie, coś mi się wydaje. No ale dało stówkę, no to dobra. Niech będzie ostatnia szansa. Taka, wiesz, taki last chance dla tej skrzyni. No nie wykorzystałaś niestety tutaj, że tak powiem, szansy moje, więc no przykro mi, ale trzeba odpuścić. Czasami w życiu trzeba odpuścić, stary. Czasami nie można dawać ostatnich szans w nieskończoność. Trzeba po prostu postawić na swoim, trzeba mieć dobro jakby swoje, tutaj, że tak powiem, ponad wszystko, tak? Gamma Knives! Gamma Knives! Co tu się dzieje, zobacz! No, no nie, no muszę wjechać w tą skrzynię, stary, no przysięgam, czyli jedna taka skrzynia. Jedna! No, ten butterfly, jakby ten butterfly poleciał, to by było wpite, by było... Co? Factory New, ty! 350... Ej! Ej! No ładnie, no nie powiem, że nie! Good Knife Freehand. Zobaczmy. Ile to kosztuje? 165, patrz, starter. Na, to jest 100 na minus, tak? To jest 100 na minus. Ale... no i tak dobrze... Co ty gadasz? CO TY GADASZ? Dzień dobry! Jakiś statraczek dla wuja? Statraczek? Jakiś Factory New, coś ten deseń? No nie ma, no ale $550, stary! No! No! Właśnie o to chodzi! Ej! No jestem pod wrażeniem, stary! Ej, ta skrzynia jest naprawdę... Ja chyba, że tak powiem tutaj... New friendship with that case. Minimalware w statraku. Minimalware w statraku, no. Troszkę minus niestety. Tak, znaczy no, troszkę, tak. Ciut więcej. Good Knife znowu freehand, no. Czy on może się ode mnie odczepić? Stat track jakiś?
No nie, jest to Star Trek, nie jest to Star Trek, jest to Battlescar, czyli... Dobra, YOLO, stary, proszę, nie wyzywaj mnie za to, co zrobię w tym momencie, ale mam nadzieję, tak, marzę o tym skrycie, tak? No, 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 nie, no, 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 kurde, kurcze, no. No, mogło być lepiej, mogło być lepiej. Dobra, sprzedajmy to. I teraz co z tym ancymonem zrobić, stary? Co ja mam z tym zrobić? A ja wiem, co mogę z tym zrobić. Mogę zrobić giveaway'a. A nie, przepraszam. To jest giveaway dla was, na który możesz sobie dołączyć. Dobra, z tego uciekamy. Tak dawno, kurczę, user giveaway. Tak dawno nie robiłem giveaway'a na Hellcase'ie. No ale zrobimy dzisiaj. Kreatujemy giveaway. User limit. No nie wiem, tylko czekaj, do kiedy teraz? Z tydzień? Myślisz, że tydzień zrobić? Myślę, że ciut więcej. Myślę, że z 2 tygodnie taki giveaway. Dobra, selektujemy tą datę. Wybieramy teraz background, tak? A weźmy to. Choose sprite background. Weźmy różowe. I weźmy tutaj, ej, zajebiste. I weźmy to czarne. O! I dajmy na to, że... Aha, bo ja mam 2 noże, leku. No dobra, to rzucamy ten nóż, $139. Co my tu jeszcze mamy? Co tu mamy jeszcze? Co tu mamy jeszcze? Aha, to mogę sobie wybrać. Dobra, wiecie co? To po prostu ja tego giveawaya zrobię. Zrobię tego giveawaya po filmie i link będziecie mieli do niego w opisie, ok? I taki giveaway na taką kostkę myślę, że jak najbardziej będzie sympatyczny. Możesz podziękować w komentarzu. Będzie mi niezmiernie bardzo miło. Idziemy na może batelki? Spróbujmy. A, no i zostaw oczywiście łapę w górę. No i wbij na Hellcase, jak oczywiście 18 lat masz, bo wtedy taki giveaway dla widza może być więcej. To wszystko zależy tak naprawdę od was. Ile i na jakie kwoty te giveawaye będą, więc więc więcej co robić. Co robić? Śniomin, dobra, mam do niej słabość. Przyznaję się bez bicia, mam do tej szczynki słabość. Dobra, wrzućmy trochę taki szynek po $50 właśnie. Jest bardzo dużo tutaj takich szynek na Hellcase, jeśli po takie właśnie sumy. Ale takie szynki bardzo lubię. $421, taki battle. Kreatujemy i wrzucamy chyba bota, co? Bo nie ma tak naprawdę na co czekać. Bot Tobi. No i zobacz, tutaj jest trochę tych szynek, troszkę one kosztują. I zobaczmy, czy uda nam się z nich coś ciekawego wydrobić. No, Friends and Misty. Klasycznie, chociaż tutaj, no, myślałem, że to będzie jakaś mega duża przewaga, tak naprawdę. Aha, no i patrz, i mówiłem, że z tej skrzyni lecą, no ale no nie lecą do mnie, no nie lecą do mnie te noże, no. Dlaczego zawsze tak jest? No nie wiem, no może ja się wypaliłem już po prostu. Może ja, że tak powiem, wiesz, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Może to jest po prostu mój czas już i wiesz, ja to jakoś niepotrzebnie przedłużam. Nie wiem, no daj znać w komentarzu, bo... No, nieciekawie, nieciekawie. 178 do no, 309, no tutaj 350 już teraz. USP Kill Confer, no chyba, że znajdziemy zaraz jakiś, no nie wiem, no... EJ! EJ! Ale, ej, nie do... Aha, nie, no tu już dzieci stary, nie wiem. Trafiam raz, trafiam jednego dobrego skina. Żeby i tak dostać na dziurę, no. Żeby ktoś trafił lepszego ode mnie. No, był potencjał tutaj, był potencjał ładny, ale no niestety źle się zestarzało. 141 dolców. Dobra, zróbmy tego battla ostatniego, bo to jest tak naprawdę nasza jedyna szansa, żeby się odkuć, dlatego wrzucam tutaj skrzynkę, ojejku, ale wspomnienia stare wracają. Skrzynia Prince, to jest skrzynia, mam dobre wspomnienia z tym. Znaczy to. Aha, bo czekaj, bo ja nie mam pieniędzy. No tak, to mogę tylko jedno. Dobra, stary. Raz się przygrywa. Ja to mam. Ja mam świadomość tego, że czasami gram nieodpowiedzialnie. Czasami ja zdaję sobie z tego sprawę. No ale czasami trzeba też zaryzykować. Ja to ryzyko często podejmuję. No i zobaczmy, czy po raz kolejny się ono nie. Aha, no. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki serdecznie oczywiście za oglądanie. Przypominam o konkursie na ładną kostkę. Link oczywiście będziecie mieli w opisie na tego pięknego tutaj nożyka. Ale się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elo!